Dzień dobry, witajcie. W tym krótkim filmiku chciałem troszkę ponarzekać na jakość materiałów, części. Wszedłem cię do kotłowni i słyszę, że coś syczy. No ja tutaj się patrzę, prawda? A tu już stróżka wody pod ciśnieniem, prawda? Już tam, już leciało, przeciekało. Tu widać już od jakiegoś czasu podciekało, bo naloty się zrobiły. Na tej rurze giętkiej, zbrojonej. I wiecie co? Teraz zakręcone są zawory, już pompę wyłączyłem. Zobaczcie i pokażę może. O, kurde, za mocno. Zobaczcie, i ruszyłem, dosłownie tylko ruszyłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczcie, zrobiła się dziura. Zobaczcie, no jest katastrofa. Zobaczcie. Wiecie co, to jest drugi wąż w przeciągu chyba może 4,5 roku. Tak. 4,5 roku max. To jest drugi wąż, który się po prostu rozleciał. Pierwszy też podobny, nawet chyba taki sam. Zobaczcie, tutaj podciekało, bo tu jest na uszczelce, tak? Dokręca się nie za mocno, bo to jest na uszczelce. Lekko podciekało na uszczelce, no to wziąłem i dokręciłem troszeczkę. No to zobaczcie, kołnierz się urwał. No, no jest katastrofa. Zobaczcie, z jakich materiałów to jest zrobione. Przecież to jest dziadostwo. Zobaczcie, przecież to jest jak papier. Ja pieprzę. I to przecież te węże nie są tanie. Zobaczcie, teraz już właśnie nie jestem pewien, czy ja przypadkiem nie kupowałem tego przez internet. Już teraz nie wiem, no ale to jest masakra. No zobaczcie, no przecież kiedyś jak takie złączki mosiężne, czy rury, czy cokolwiek, no przecież to latami się utrzymywało, tak, funkcjonowało, rozebrało, to się złożyło i dalej służyło. No w tej chwili, no to zobaczcie, no przecież to jest jak z papieru, zobaczcie, to ma być materiał. No nie wierzę. No i co, no w porę oczywiście pozakręcałem zawory, dużo tam nie zalało. Zresztą w kotłowni to jest ok, tutaj nic się nie dzieje. No i muszę zaraz jechać do sklepu, do hurtowni, zobaczyć za taką rurą. To jest bodajże calowa, z tego co pamiętam. Tak, calowa, no i co, no bo nie będzie wody w domu. Przy okazji wymienię filtr też wody, bo widzę, że już dawno nie wymieniałem. Już taki ciulowy jest. Także słuchajcie, no katastrofa. Jadę szukać tego węża. Te widzę póki co trzymają na razie. Na pewno część z nich kupowałem przez internet, tylko już teraz nie jestem pewien, które. Ale no to jest katastrofa, słuchajcie. No w przeciągu 4,5 roku dwa węże, żeby strzeliły. No nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę. Zobaczcie, normalna dziura się zrobiła, zobaczcie. Ja to chrzanie. Dobra, jadę szukać węża i zobaczymy, czy coś dokupię. No, katastrofa. No wiecie, co kupiłem już? Wąż, to się okazało, tutaj koło mnie w tych mniejszych hurtowniach budowlanych nie było takich węży. Musiałem jechać do większego marketu. Podjechałem do Obi, tam na dział właśnie ten ogrodniczy. I tam są takie węże, ale wiecie co, troszkę tak z duszą na ramieniu, bo ten mój stary to jest 80 długość, a tam były tylko 70. Czyli trochę krótszy. Mówię, kurde, no albo się uda, albo nie. No ale jest na styk, tak słabo. Oczywiście to nie może być tam jakoś naciągnięte specjalnie, ale no, ale jest tak bez żadnego luzu, ale widzę, że da się to chyba zamontować. A jakbyście kupowali, to zwróćcie uwagę sobie, czy zobaczcie, czy uszczelka jest przypięta na trytkę, tak jak tutaj. Bo widziałem tam kilka sztuk, że ktoś sobie podcinał te uszczelki. No, także zwróćcie sobie uwagę na to. Patrzę, słuchajcie, ten materiał. Tak samo to, słuchajcie, to wszystko jest cieniutkie. Patrzę, chyba to jest wszystko to samo, tak. To samo, co to stare, nie? Bardzo delikatny materiał. No dobrze, biorę się do skręcania. To nie jest dużo pracy. Jest tylko mówka, sobie nakręcę, zaraz tutaj napakuję na jeden koniec i tu złapię śrubunkiem, a tutaj jest nakrętka na kolanku, zaraz poskręcam to, zobaczymy, czy styknie. No więc skręciłem już, na razie puściłem tutaj wodę, ale jeszcze nie pełne ciśnienie, nie widziałem na razie wycieku, więc powinno być ok. Tutaj naprawdę starałem się delikatnie dokręcać na tej uszczelce, na tym kolanku, no bo się boję, żeby znowu to nie strzeliło, tak z wyczuciem naprawdę, nie? To lepiej jak przecieka troszeczkę, to leciutko dociągnąć niż za mocno. No bo sami widzicie, jaki to jest materiał.
No faktycznie troszeczkę jest to przykrótkie, jednak ta 80 była lepsza, bo to nie jest jakoś, że to ciągnie, ale jest na styk dosłownie, nie? Tutaj takie wygięcie jest troszkę za ostre, ale okej, no. I tak muszę kupić na wszelki wypadek w zapasie, żeby było, bo po tych doświadczeniach to trzeba mieć po prostu w zapasie już taki wąż. Tylko, że kupię przynajmniej 80 albo 90, żeby on sobie swobodnie tutaj miał zapasu, tak? No bo to nie może być naprężone, no bo to jest tak naprawdę wąż antywibracyjny do hydroforu, tak? Czyli nie może naciągać tak, żeby te drgania, wstrząsy wszystkie niwelować właśnie, oddzielać jakby od układu, od rur, tak? A jak będzie naprężone, ciągnięte, no to też będzie gdzieś tam przekazywało, chociaż u mnie to jest tutaj na sztywno wszystko, to nic się nie dzieje, ale na pewno skróciłoby to, skróci żywotność, jeżeli to będzie za bardzo naciągnięte też. Także powinno być to zawsze takie węże z luzem, tak jak tutaj. Okej, okay, i wiecie co, filtr wymieniłem przy okazji, jak zwykle oczywiście ciężko było odkręcić, ale faktycznie zobaczcie, tutaj wcześniej był, to nie był sznurkowy, to był taki, wiecie, na te cząstki stałe jakby. To nie, to mi się wydaje gorsze. Teraz dałem dopiero ten sznurkowy, o. Te sznurkowe są chyba lepsze, dobra. Ale wiecie co, przy okazji, korzystając z tego, że zeszło ciśnienie tutaj już z hydroforu częściowo, zobaczcie to na manometr do zera, widzicie? Częściowo tutaj zakręciłem piony po prostu tutaj na mieszkania. Odkręciłem sobie tylko tutaj kranik na zewnątrz, spuściłem resztę tej wody, co było właśnie w zapasie w hydroforze. Oczywiście napięcie wyłączone od hydroforu. I teraz tak, cały zapas wody zszedł sobie swobodnie. I teraz możemy dopompować sobie ciśnienie w membranie, tak? Zobaczcie. Ciśnienie powinniście mieć na etykiecie, ale przeważnie to jest 1,5 bara na takie duże baniaki. 1,3, 1,5 bara. To jest 150? Tak, 150. Nie, dla przykładu, tak. Także bardzo często to jest właśnie 1,5 bara. Sprawdźmy. Tutaj, co tutaj pokazuje coś? Albo to się zepsuło. Zaraz zobaczymy. Bo jakiś czas temu dopompywałem, bo oczywiście ubytek już był, co pół roku koniecznie trzeba sprawdzać. I zobaczcie, tu jest taki wentylek pod tą zaślepką. Taki typowy jak w samochodzie. Ja tutaj mam taki pistolet do pompowania, słuchajcie. Zaraz sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Co tu pokazuje? W barach? W barach. Wiecie co? Ten manometr oszukuje. On chyba po prostu albo się zawiesił, słuchajcie. Tak, z nim coś chyba jest nie halo. No, coś źle pokazuje. Także tutaj się bardziej sugeruję tym manometrem, tym pistoletem, no bo wiem, że on porównywałem z innym. Poza tym używam go na co dzień, to wiem, że on też dobrze miarę pokazuje. Słuchajcie, jeden bar, a powinno być 1,5, no to już pompujemy. Zawór jest odkręcony, czyli swobodnie sobie tam ta woda jeszcze gdzieś tam przez kran ścieka. Bo wtedy, gdybyśmy zostawili wodę w baniaku lub zakręcony pion, to wtedy nam oszuka, tak? To musi być bez wody w obiegu pod ciśnieniem, tak? Tam trochę wody, oczywiście, że będzie, ale żeby ona nie była pod ciśnieniem, bo nas wtedy oszuka. 1,4. Słuchajcie, wskaźnik się, zobaczcie, nie ma, numer się nie rusza. No, czyli się popsuł, po prostu się popsuł. No to za długo nie wytrzymał. Kilka lat i po manometrze, także bo widzicie. Gdybym się sugerował tylko manometrem, w ogóle głupoty pokazuje, bo pokazuje 2,5 bara i stanął na tych 2,5 bara. Choć 1,50 tutaj z kawałkiem oddaję i ok, i tak zostawiam. Cyk. Sprawdzę tu jeszcze śliną, czy nie leci. No czasami wiecie, jak się zruszy zaworek, to ucieka później, jest ok, dobrze. Czyli widzicie, jak to wszystko, kurde, trzeba kontrolować, sprawdzać, bo to wszystko zawodzi, wszystko się psuje. Tu oczywiście nadal na manometrze pokazuje nam zero, bo to jest ciśnienie na samej już wody, tak, na pionie. Tu mamy ciśnienie membrany, która jest w środku w baniaku, a to jest ciśnienie już samej wody. I teraz dopiero, jak mamy wyregulowane ciśnienie odpowiednie, no i przy okazji byłem zmuszony taki krótki serwis, szybki serwis zrobić. Czyli ciśnienie w baniaku, filtr wody, no i nieszczęsny wąż. Przy okazji powiem wam, że kosztowało 60 zł. Długość 70 cm. No to może nie są jakieś wielkie pieniądze, no ale ja bym wolał, żeby to jednak jakość tego była lepsza, nie
co chwilę to, żeby to się łamało, no katastrofa. Dobra, słuchajcie, odpalam to. Czyli tutaj mam odkręcone, dobra, tam sobie zakręcę. W sumie, dobra, tu zakręcę sobie ten kranik, który to jest na zewnątrz. Cyk, tu na pionę mogę sobie odkręcić. Dzięki temu ta woda, która jeszcze tam jakiś zapas jest z pionów, spłynie sobie teraz. I gdyby było powietrze tu gdzieś w hydroforze, to on się dzięki temu szybciej odpowietrza. Jak nie, to mam tutaj zanotowany odpowietrznik taki, cyknę tylko i bardzo fajnie się szybko odpowietrzy. Dobra, wygląda na to, że jest wszystko ok. Ciśnienie tu jest, tu jest, tu jest, dobra. Zaraz zobaczymy, czy pod pełnym ciśnieniem nie będzie jakiegoś tam jeszcze wycieku. Dobra, załączamy napięcie do hydroforu. Ale tu jeszcze widzicie powietrze trochę. Myślę. Patrzymy, co się dzieje. Jak ten moment. O, widzę, też już zaczyna rdzewieć to wszystko trochę. Doszło to widzę do 4,5, tak u mnie tak jest ustawione, bo to ciśnienie musi dosyć spore, a musi wypchnąć na 2 piętra wodę, a gdzieś tam widzę ubytek, jest po prostu w mieszkaniach, gdzieś już coś jest otwarte, po prostu może w spłuczkach jest pobór wody, bo spada, widzicie, za chwilę się znowu pewnie włączy, ale no spójrzmy, czy gdzieś nie ucieka. Nie, to jest jeszcze stare, to co chyba pryskało, tu nic nie widzę, żeby coś kapało. Już nie szarpie tak jak wcześniej, bo kurde się boję, dosłownie się boję, że znowu coś pęknie, słuchajcie. Nie, jest ok, nic nie kapie. Powinno być w porządku, tak. A zobaczcie, ten manometr, jak stanął, o, jak stoi dziadostwo. Dobrze, to by było chyba na tyle. Awaria naprawiona. Ten filtr, zobaczcie, strasznie zajechany, ale wiecie co, ja mam wodę ze studni. Także jak bierzecie też ze studni, to wiecie jak to jest, że to kurde zaciąga. Pomimo tego, że tam w studni jest zawór zwrotny, który też ma filtr siatkowy, ale mimo wszystko, słuchajcie, on zaciąga, wiecie jak to jest, ze studni zaciąga niestety takie nieczystości, zabrudzenia stałe. No i cóż, i po to są te filtry, żeby jednak oszczędzać te nasze instalacje, kramy, zawory. Okej, ale myślę, że faktycznie te szturkowe są chyba lepsze, są po prostu bardziej dokładniejsze. Oczywiście trzeba pewnie częściej zmieniać, ale myślę, że one są lepsze. A, jeszcze z bliska pokażę wam to dziadostwo teraz, zobaczcie. To co pękło, nie? To co, zobaczcie, no przecież to jest jak żyletka, zobaczcie. No, się nie wierzę, nie wierzę, to jest katastrofa jakaś. No skoro metal kolorowy, tak, no to nie rdzewieje, przynajmniej nie powinno, tak? No to co się z tym dzieje? Utlenia się kuźwa? No nie wiem, nie wiem. Zobaczcie, to jest jak żyletka. No nie, nie mam słów, nie mam słów. Żeśmy takich czasów ciulowych dożyli, że po prostu, no, żeby tylko po prostu wyrzucać, tak, szybko, szybko kupować nowe, wyrzucać stare. Katastrofa, dobra, już nie narzekam, bo, ale musiałem trochę, słuchajcie, bo mi się zabrało normalnie. Dobra, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.